Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz z tej strony z Inwestio.pl, zapraszam na nasze spotkanie dzisiejsze poświęcone no, budowaniu trochę swojej przewagi na rynku, bo tak naprawdę tego będziemy mówić, bo będziemy mówić o tym, na czym więcej zarobimy, czy na korekcie, czy na konsolidacji, poruszymy sobie ten temat, jak je wyznaczać, natomiast pierwsza informacja do Was, czy prośba, dajcie znać, czy dobrze mnie słychać, czy jest wszystko w porządku, no bo od tego musimy zacząć. Jest wszystko w porządku. Dziękuję Wojtek za, za informację. Tutaj widzę, że jeszcze osoby wchodzą, więc dosłownie sekundkę poczekamy, aby nie, nie straciły te osoby dopiero, które się logują, ale za minutę zaczynamy. Te ostatnie nasze spotkanie z cyklu, z cyklu spotkań. Inwestowania, nazwijmy to z głową, z głową. W międzyczasie, zanim jeszcze może osoby się dologują, ja bym Was zaprosił do poprzednich spotkań. Kto jeszcze nie miał okazji ich zobaczyć. One są dostępne na YouTubie z Tutaj, jak sobie wejdziecie, już Wam pokazuję. Jak sobie wejdziecie na YouTube Tikmila, tak piszecie w wyszukiwarkę Tikmil, to później jest playlista Webinars Polish i generalnie tutaj znajdziecie wszystkie trzy poprzednie spotkania. Tam mówiliśmy sobie między innymi o wyborach w pierwszym spotkaniu, no miesiąc temu, tak bo mamy cztery. Spotkania pod rząd, więc prawie miesiąc temu, 14 października, mówiliśmy sobie o tym, czego się spodziewać, co zrobić, czyli znaczy, czy, które rynki są obarczone jakimś ryzykiem większym, które mniejszym, ale generalnie mówiliśmy sobie o tym, czego się spodziewać. No i de facto tutaj wybrzmiał chyba mój komunikat z tym, że ja się spodziewałem wygranej Donalda Trumpa. Czy ta wygrana faktycznie będzie, to już niestety temat jest nie od nas zależny, bo na ten moment patrząc na to, jak wyglądają, jak wyglądają sytuacje związane z wyborami, to tutaj. Patrząc na to z tej, z tej perspektywy, był taki moment, gdzie Donald Trump miał praktycznie pewną wygraną, bo tutaj jeszcze Michigan było też na korzyść Trumpa i wtedy te 16 głosów elektorskich z Michigan już gwarantowało Trumpowi wygraną. Natomiast ostatecznie rozwinęło się w ten sposób, że tutaj zaczął przeważać Biden, bo tam zawsze była bardzo, moc, bardzo krótka, bardzo niska przewaga. Bidena i tutaj widać, że ona na ten moment, czy znaczy nie przewaga, tylko jakby różnica między tymi panami była niewielka, bo tutaj ona na ten moment wynosi te 50 tysięcy głosów, więc to i tak teraz już urosło, natomiast wcześniej tam były różnice czasami o tysiące głosów, więc tam cały czas to się jeszcze waży. W Newadzie cały czas mamy zaledwie 67% zbadanych głosów i co ważne, zwróćcie uwagę, że to zaledwie 8 tysięcy głosów i te 6 głosów elektorskich daje wygraną albo Trumpowi, albo Bidenowi. Jest tak wyrównana gra. Nawet 4 lata temu, kiedy Trump wygrywał z Hillary Clinton, ta sytuacja nie była tak napięta. Tam dość szybko się to rozwiązało, po prostu były wybory i w dniu wyborów, to jeszcze w nocy, chyba od 3 czy o 4 w nocy już było... O sekundka Mały problem techniczny, ale już jestem. E, tutaj już, już chyba o trzeciej czy czwartej nocy, bo pamiętam, że siedziałem wtedy przy rynkach i inwestowaliśmy znajomymi e, i to po prostu się działo. W, super było wtedy. W tym roku było gorzej. W sensie już nawet nie, nie siedziałem w tym momencie, bo to tak wyglądało, że to nie byłaby szansy na tym jakoś więcej zarobić, nie było takich dynamicznych ruchów. One były w jedną, w drugą stronę, większa nerwowość była. 4 lata temu było to troszeczkę lepsze, ale mimo wszystko, mimo wszystko i tak tutaj dużo się podziało i przede wszystkim to, co się wydarzyło, to możemy dzisiaj oglądać na rynkach i w kontekście tego naszego dzisiejszego spotkania to jest niezwykle istotne, bo dzisiaj właśnie będziemy mówić o tym konsolidacja, trend, na czym więcej zarobić, ale musimy wyjść od tego, czym jest w ogóle trend. Czym, Jak wyznaczać konsolidację, jakie narzędzia używać w konsolidacji, w trendach, jak zarządzać pozycją w momentach, w których jest bardzo nerwowo na rynku, a jak zarządzać w momentach, w których większy spokój się pojawia i mamy możliwość handlu tak naprawdę przez czasami kilka tygodni, bo tam chociażby sobie weźmy DAX-a pod uwagę, czy, 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 czy funta do dolara jakiś czas temu. To była szansa handlować przez dwa czasami tygodnie od bandy do bandy po, po 100-200 pipsów, co, co daje po prostu szansę na to, żeby ładne pieniądze zarabiać bez szukania jakiegoś nie wiadomo jakiego impulsu. Więc do tego sobie za chwilkę dojdziemy i o tym dzisiaj będzie podstawowe nasze spotkanie. Weźmiemy sobie na tapetę niemieckiego DAXa. DAX jest takim indeksem, który ma bardzo silne i ładne ruchy. Ten wskaźnik RSI nam nie będzie potrzebny za bardzo. Natomiast bardziej nas inter będzie interesować wyznaczanie trendu i szukanie jakby tej przewagi właśnie w momentach, w których ten trend się e, gdzieś tam klaruje lub kończy, bo tutaj nie zawsze jest tak, że musimy, e, musimy wykorzystywać tylko trendy. Właśnie do tego będę chciał e, dojść. Potrzebuję sekundki, żeby jedną rzecz e, tutaj zrobić i, i będziemy zaczynać. Dajcie znać, kto z was siedział na wyborach, czy byliście na tyle zaangażowani, żeby żeby handlować na wyborach w Stanach Zjednoczonych, czyli w nocy, tak naprawdę największe ruchy były chyba koło pierwszej, czy drugiej w nocy. Czy was wtedy ktoś coś skusiło, czy raczej cierpliwie czekaliście do rana na, na, na te wyniki? Cisza, czyli nikt z Was nie handlował, bo tak by ktoś się pochwalił od razu, że, że, że był, był i handlował. Dobra. Ok. Tylko na Zoomie jest webinar, tylko na Zoomie. Ok. O trzeciej tak, nic się nie działo. No Robert, Robert generalnie duże, duże wahania były, było tak naprawdę tutaj, jak mamy trzecią tutaj, 23, pierwsza w nocy, czyli tak naprawdę o drugiej w nocy były największe wahania, później tak naprawdę ten zjazd już pod, nad, nad ranem i wyciągnięcie, nie? Więc tak, no generalnie w nocy jakoś wybitnie interesujące nie było. Okej, okay, fajnie. Dobra, no to zaczynamy nasze spotkanie. Słuchajcie, pierwszą rzeczą, żebyśmy sobie dobrze wyjaśnili jedną rzecz. Nieważne jak handlujecie, czy konsolidacyjnie, czy spekulacyjnie na zasadzie łapania po 2-3 pipsy, czy może interesują Was tylko trendy, swing trading. Nieważne jak handlujecie, nieważne co Was tak naprawdę interesuje, musicie umieć się znaleźć na rynku. Nie chodzi o to, że zawsze musicie mieć pozycję, ale musicie umieć. Wiedzieć, co się dzieje, określić, jakby sytuację, stan rynku, aby po prostu wiedzieć, co należy robić, czy to jest wasz rynek, czy też nie. I ja do tego podszedłem w ten sposób, że staram się zawsze wiedzieć, w którą stronę rynek podąża i jakie są moje oczekiwania względem dalszego ruchu na rynku. Czyli nawet jeżeli chciałbym spekulować, handlować po 2-3 pipsy, nie szukać jakichś wybitnych ruchów, tylko łapać po prostu ładne odbicia, to i tak chcę wiedzieć, w którą stronę rynek podąża. I od tego zaczniemy. Jaki mamy trend? Jest kilka metod wyznaczania trendu. Jeżeli ja na przykład tak patrzę na telefonie gdzieś jak idę, to wiem, że nie zawsze jestem w stanie wszystko wyłapać, bo mam bardzo ograniczony obraz. Wtedy korzystam ze średnich kroczących, które pozwalają mi w takim krótkim ujęciu pokazać, jaki jest ruch, jakie są wsparcia, opory takie właśnie dynamiczne. I tutaj od nich zaczniemy. Czyli o tym, jak stosować średnie kroczące na rynku i których średnich używać i do czego. Później powiemy sobie o metodzie szczyty dna, czyli metodzie, która dla mnie jest naj, takim najlepszym wyznacznikiem trendu, tylko że ona nie zawsze w każdej sytuacji się sprawdzi, ale to tak jak każda metoda, tak? nie ma metody, która zawsze daje stuprocentowe rezultaty. I na podstawie tych dwóch rzeczy później określimy sobie momenty, kiedy rynek trwa w trendzie, a kiedy przechodzi w trend boczny. I później, w zależności od tego, jaki jest trend, czy inaczej, czy jest trend, czy jest trend boczny, no to takie sobie narzędzia wybieramy do tego. Aby handlować, bo możemy handlować zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Bardzo szybko móc się przerzucać z jednej pozycji na drugą. To jest kwestia już później umiejętności samego tradera, ale jakby warsztat ma być dopasowany do sytuacji, którą chcemy wykorzystać. Jeżeli chodzi o średnie kroczące, od tego, tak jak wspomniałem, zaczniemy, Nie, możecie sobie ją dodawać do metatradera w bardzo szybki sposób, bo to wystarczy dać wstaw, wskaźniki, i tutaj macie we wskaźnikach, wskaźniki trendu, gdzie mamy moving averages. I to jest rzecz, która jest myślę, że na tyle popularna, że każdy mniej więcej przynajmniej wie, jak one działają. Natomiast ja Wam pokażę, jakie ja średnie stosuję w swoim handlu i dlaczego. Przede wszystkim mamy dwa podstawowe rodzaje średnich kroczących. Są trzy, ale jakby ja wykorzystuję dwa. Generalnie mamy simple, czyli prostą średnią kroczącą. Mamy wykładniczą średnią kroczącą oraz ważoną średnią kroczącą. Ta wy, 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 wygładzana, że tak powiem, mnie w ogóle nie interesuje. Jeżeli chodzi o zwykłą, no to wiecie, jak to jest. Tak, mamy jeżeli one ze 100 okresów, bierzemy 100 cen zamknięcia, tak, bo tutaj mamy do cen zamknięcia. Bierzemy 100 cen zamknięcia, dzielimy przez liczbę, czyli przez 100, no i mamy średnią. No i ta średnia to jest po prostu ta kreska. Natomiast wykładnicza średnia krocząca, ona ma taką pewną cechę, która powoduje, że Bieżące cechy, bieżące notowania są jakby ważniejsze przy wyznaczaniu linii średniej, dlatego że po prostu waga tutaj jakby jest wykładniczo przyporządkowana do najnowszych notowań. Im starsze notowanie, brane pod uwagę do średniej, tym mniejszy ma wpływ na tą średnią. I to ma o tyle znaczenie. Że ta średnia bardzo ładnie dopasowuje się do wykresu bieżącego. Dlatego ja stosuję dla krótkoterminowych średnich kroczących, takich jak 21-okresowa średnia oraz 55-okresowa średnia, wykładniczą, ten typ wykładniczej średniej kroczącej. I te dwie średnie tutaj sobie nałożyłem: pomarańczową oraz czerwoną. Natomiast jeżeli chodzi o inną średnią, którą jeszcze stosuję, to to jest stółokresowa, prosta średnia krocząca. Prosta dlatego, że to jest taki wskaźnik bardzo popularny co do zasady na rynkach finansowych. okresowa, prosta średnia krocząca na indeksach, na akcjach i na innych instrumentach również taka okresowa średnia jest takim narzędziem, nazwijmy to podstawowym. Średnie kroczące można wykorzystywać na wiele różnych sposobów. Dla mnie są dwa takie poziomy, czy dwa, dwa sposoby, które wykorzystuję. Pierwsza, pierwszy sposób to wsparcie opór. Kiedy cena porusza się w ruchu spadkowym i cena podchodzi do średniej od dołu, to jest to wskaźnik oporu, tak? Jeżeli wybijemy średniej, później od góry testujemy, to są to poziomy wsparcia. I dla mnie, tak, jakby to jest rzecz, którą, którą najczęściej wykorzystuje w średniej i tym samym jest to wskaźnik trendu, bo jeżeli wiemy, że wszystkie trzy średnie są ułożone od najkrótszej okresowo do najdłuższej od góry, czyli krótko mówiąc ta 21 okresowa jest na najbliżej ceny, a poniżej niej jest ukresowa, no to wtedy wiemy, że mamy trend wzrostowy. Można do tego podejść jeszcze krócej, czy prościej, że mamy średnią poniżej ceny, no to mamy trend wzrostowy, średnią powyżej ceny, no to mamy trend spadkowy. Oczywiście średnia krocząca, biorąc pod uwagę, że jest wygładzona, wygładzoną jakby ceną, daje sygnały spóźnione, tak? I tutaj, jakbyście chcieli bazować na sygnałach kupna tych takich klasycznych, typu przecięcie się średnich, to. To przy trendach, takich długoterminowych trendach, daje radę. Natomiast przy rynku walutowym w ogóle bym tego nie brał pod uwagę. To jest jeden ze słabszych sygnałów, moim zdaniem, na rynku walutowym, na indeksach już trochę prędzej, czyli na rynkach generalnie trendowych. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe, to przecięcie ceny, średniej przez cenę. Czyli tutaj w momencie, w którym na przykład zaczyna się rynek nam konsolidować, tak jak tutaj na dole, ten przykład jeszcze będziemy sobie wykorzystywali, bo tutaj też jest bardzo ładny układ do wzrostów, o którym zresztą mówiłem bodajże w niedzielę na webinarze przed otwarciem rynków, czy nie na webinarze, bo w tym tygodniu nie było webinara, było nagranie, ale, ale mówiłem o tym, że tam jest po prostu z moich układów jest sygnał do kupna, no i zrealizowało się bardzo ładnie. I to trzeba też przyznać. Ja akurat kupowałem DAXa bardzo nisko, bo w na dołkach, jak tutaj rynek się zatrzymywał. Natomiast to też wynikało właśnie z metod, jakby analizy, które można stosować upfrontem i wiedzieć, czego się spodziewać, w zależności od tego, na jakim etapie rynek się znajduje. Natomiast to, co jest kluczowe, to to, że jeżeli się spodziewamy już pewnego odwrócenia trendu. Czy też odwrócenia pewnej tendencji, to wybicie średnich kroczących, zwłaszcza tej takiej 55-okresowej średniej, jeżeli już rynek uklepie te dno, jest takim potwierdzeniem, że faktycznie tutaj rynek rusza i tutaj widać to w tym miejscu. Tak? Czyli mamy opór tutaj, później rynek to też reagował. I jak już widać, że ten rynek się robi coraz ciaśniejszy, coraz bardziej ciasny. I w końcu następuje to wybicie, to mamy to potwierdzenie, że faktycznie ruszamy na, na północ. I oczywiście nie zawsze to będzie takie klarowne, tak jak tutaj, że przepięknie to widać zawsze na historii, no ale trudno pokazywać inne przykłady niż historyczne, no bo przecież nie będę wam rysował wykresu. I teraz patrząc na to z tej perspektywy, jak wiemy, jakie są średnie, tak? Jakie jak, jak można stosować? Można sobie dobierać średnie jeszcze do tego, co byśmy chcieli zrobić, bo dla mnie jakby średnia jako sygnał do transakcji jest stosunkowo rzadko wykorzystywany. Częściej stosuję średnią jako sposób do nadzoru pozycji. Czyli jeżeli mam kupioną pozycję, na przykład teraz miałbym kupionego DAXa i patrzyłbym na wykres ten godzinowy, to średnie kroczące stanowią dla mnie taką informację, że dopóki cena znajduje się powyżej średniej, to mogę pozycję trzymać. Natomiast kiedy zaczyna przebijać średnią, no to już tutaj nie, nie do końca mnie to yy, satysfakcjonuje. Poza tym, jak wiemy, możemy schodzić sobie na różnych interwałach czasowych, coraz to niższe, coraz to wyższe, i tym samym możemy pokazywać jakby yy, różną skalę czasową yy, tych naszych jakby decyzji inwestycyjnych. I tutaj, jak widać, że bardzo ładnie rynek się poruszał na średnich kroczących, ale w końcu zostało to załamane. Natomiast z perspektywy wykresu H4 tak naprawdę, to to zejście było retestem bardzo głębokim, ale retestem niżej okresu, okresowej średniej kroczącej, czy tam 21 okresowej średniej od góry. Teraz z kolei zobaczcie, że jesteśmy na oporze wynikającej ze stu okresowej Dziennej średniej kroczącej, czy nie, no, przepraszam, spółokresowej prostej na wykresie H4. Nie na wykresie dziennym, tylko na wykresie H4. A jak wejdziemy sobie na wykres dzienny, tutaj jest to 21-okresowa wykładnicza średnia krocząca, więc widać jak te średnie się układają, tak, że na różnych interwałach różne to, różnie to wygląda. I najlepiej jest, kiedy wszystko współgra. Kiedy na wyższym interwale czasowym mamy ładny trend wzrostowy lub spadkowy, a na niższym interwale Średnie kończą nam korekty. E, czyli jakby takie momenty, tak, no można by było troszeczkę teraz tak powiedzieć, tak? no bo jeżeli popatrzymy sobie na wykres H4, to można powiedzieć, że trwa trend spadkowy na H4 według średnich kroczących, bo okresowa średnia krocząca e, jest tutaj takim ostatnim bastionem tego trendu spadkowego, jeszcze jakieś opory po lewej stronie. I teraz, jakby wchodząc na niższe interwały czasowe, można by było szukać okazji do sprzedawania, bo testujemy bardzo ważny opór i tutaj dochodzimy do momentu, w którym na przykład średnia, tak jak tutaj pierwsza średnia została załamana, przy, tym, przy tej godzinie plus przy tak naprawdę dość silnym ruchu wzrostowym prawdopodobnie rynek będzie próbował jeszcze raz wejść w okolice te 12300 i się ustabilizuje. I po takim, takiej stabilności, jeżeli zacznie wybijać 55-lub nawet 100-okresową średnią na wykresie M5, to będą to przesłanki do tego, takie sygnały do tego, aby ruszyć z próbą złapania impulsu zgodnie z trendem na wykresie H4. Tak? Czyli w ten sposób, przechodząc z interwału wysokiego interwału czasowego na niski, wyłapujemy te momenty takich przegięć, tak? tych momentów, kiedy trend się załamuje. Ale to jest, jakby powiedziałem, pierwsza metoda wyznaczania trendu, czyli średnie kroczące, które wygładzają nam trend. Zanim dojdziemy sobie do technik, jak to jeszcze wykorzystać tak bardzo dokładnie, to chciałbym najpierw wam powiedzieć o metodzie szczyty i dna, żebyście znali te dwie metody i, i z nich mogli korzystać wtedy, kiedy po prostu jest to wygodniejsze. I teraz metoda szczyt dna wymaga troszeczkę więcej skupienia, bo nie jest to wskaźnik, tylko musicie to sami wyznaczać. Natomiast. Tutaj warto zauważyć, jak kształtują się szczyty i dołki na wykresie. Ja posłużę się, posłużę się strefami. Może zrobiłem jakąś taką bardzo jasną, żeby było to. Domy, no Ok. Żeby zacząć od pewnego momentu, powiemy sobie, że tu jest trend wzrostowy i to jest ostatni potwierdzony dołek. I teraz mała definicja, co, czym jest ostatni potwierdzony dołek i czym jest ostatni potwierdzony szczyt. Metoda szczyty i dna wywodzi się z Charlesa, że jakby z technik Charlesa Doła, który był prekursorem, czy jest prekursorem takiej klasycznej analizy technicznej. Charles Doł, od którego nazwiska też jest indeks Dow Jones, yy, stworzył na przełomie czy tam w okolicach 1900 roku sposób analizy rynku właśnie, który określał pewne zasady. Zasadami były takie rzeczy jak, że średnie dyskontują wszystko, tak? czyli krótko mówiąc, że średnie rynkowe, takie jak właśnie Dow Jones Industrial dyskontuje jakby te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam na rynek napływają tak? i wszystko dąży do tej średniej. Czyli jakby rynek ma tendencję do tego, że odbiega od średniej i do niej dąży i to jest jakby pięknie widoczne na tych średnich kroczących. Też jakby troszeczkę inny był wydźwięk tego, co mówił Charles Dow do tego, co tutaj mówimy średnią kroczącą, ale, ale jakby dla niego średnia rynkowa to, było, to, to jest coś, do czego rynek dąży w średnim czy też dłuższym terminie. I poza tym jakby rynek trwa w impulsach, w korektach. Poza tym trend ma tendencję do utrzymywania się tak długo, póki nie ma takich jasnych przesłanek do jego odwrócenia, gdzie dla niego też z pewnym metodą odwrócenia trendu były właśnie przecięcia się średnich, czy średnich rynkowych, nie, nie tylko kroczących, ale właśnie średnie rynkowe, że jak zaczęły spadać średnie różnych rynków, no to wtedy było wiadomo, że ten trend się odwraca. Natomiast jakby ja wyciągnąłem z tej te teorii, czy z tych, z tych zasad Charlesa doła to, co mnie najbardziej interesowało, czyli trend. Co dla niego było trendem, biorąc pod uwagę cenę. I zasada jest bardzo prosta. Kiedy mamy szczyty i dołki ukształtowane na coraz to niższym poziomie, to mówimy o trendzie spadkowym. Kiedy szczyty i dołki są ukształtowane na coraz to wyższym poziomie, no to mamy trend wzrostowy. No a moment, w którym nie możemy określić tego w taki sposób jednoznaczny, no mówimy o trendzie bocznym. I to się wydaje trywialne. Tak no bo szczyty, dołki, prosta sprawa, w niektórych momentach od razu to widać. Tylko pytanie, które szczyty, które dołki, yy, czy każdy dołek, każdy szczyt brać pod uwagę? To są rzeczy już takie niuanse i właśnie do tych niuansów musimy dojść. D w moich zasadach jest coś takiego, że yy, wprowadziłem pojęcia ostatnio potwierdzony szczyt i ostatnio potwierdzony dołek. Aby wiedzieć, który poziom jakby cenowy interesuje mnie z punktu widzenia zarządzania tym trendem. Jeżeli mówimy tutaj o ruchu wzrostowym, który zakładam, że trwał po lewej stronie, specjalnie nie pokazuję tego, co jest po lewej stronie, bo nie chcę sięgać tak daleko. Na razie chciałbym Wam pokazać pewną metodę. Więc zakładam, że po lewej stronie był trend wzrostowy, i tutaj właśnie jest ostatnio potwierdzony dołek. Czym on jest? To jest najniższy punkt między dwoma. Kolejnymi po sobie następującymi, coraz wyższymi szczytami. I mamy jeden szczyt, nastąpiła korekta, rynek wybił ten szczyt, w związku z czym mamy najniższy punkt między dwoma kolejnymi, coraz wyższymi szczytami. I to jest informacja, która mówi nam, że ten trend, tak, tutaj, o, tak, że ten trend wzrostowy trwa. I to jest ostatnie, to może zrobimy tak, o to, o, to będzie lepsze. Tak, Czyli tutaj widzimy o tym, że ten trend wzrostowy trwa. I teraz jeżeli rynek wybije ostatni potwierdzony dołek, to wtedy mówimy o tym, że rynek załamuje nam trend wzrostowy. Nie mówimy jeszcze, że mamy trend spadkowy, tylko że załamuje nam trend wzrostowy. I teraz na ten moment rynek, jeżeli popatrzymy sobie na poziom taki dokładnie precyzyjny, bo po cieniach go się powinno wyznaczać, to tutaj on ma swój yy poziom. Tak, czyli ta biała kreska, jak zostanie wybita pełną świecą, a to się dzieje dokładnie na świecy tej takiej małej szpulki. To od tego momentu możemy powiedzieć o tym, że trend spadkowy został, czy trend wzrostowy został załamany. I teraz ważna rzecz. Zobaczcie, nie mówię, że ta świeca załamała nam trend. Dopiero ta świeca, ponieważ cena zamknięcia znalazła się poniżej ostatniego potwierdzonego dołka. To jest ważne. Doszedłem do tego po oczywiście trochę straconych pieniądzach, gdzie często rynek robił coś takiego, że dochodzi mi do poziomu, cieniem naruszał, konsolidował się i później wybijał w moją, nie moją stronę dalej. Zauważyłem, że dużo lepiej to wychodzi, kiedy rynek zamyka się tą świecą i widać to wybicie. Najlepiej jest, kiedy to wybicie jest naprawdę solidne, tak? że to był handel, odbywał się handel poniżej tego poziomu. No ale to też wiadomo, że nie jest tak, że zawsze to wszystko będzie widoczne. Natomiast jak mamy ten poziom wybity, to od momentu wybicia, czyli od, momen od, te od tej świeczki, moje nastawienie się do tradingów na tym instrumencie zmienia. Od tego momentu ja szukam sprzedaży. Gdzież szukam, szukam sprzedaży? Z moich ustaleń i doświadczeń wynika, że najlepszą, najlepszym miejscem do sprzedaży jest przedostatni szczyt. Nie ostatni, nie, nie najwyższy poziom tylko przed ostatni szczyt, dlatego, że rynek często wraca właśnie do tego poziomu i od tego poziomu już później spada. Tutaj widać, no akurat tak się złożyło, że rynek idealnie do tego doszedł, więc tutaj sytuacja była bardzo, bardzo ładna. No i teraz, OK, dobra, to skoro mamy naruszenie ostatniego potwierdzonego dołka, mamy nawet okazję do sprzedaży, możemy sprzedać ze stop powyżej szczytów, ale teraz jakby nas interesuje, co dalej. Interesuje mnie, tak naprawdę, aby rynek wybił nowe minimum, czyli ten poziom. Ja to zrobię może takim, to chciałem Wam pokazać moment do sprzedaży, ale teraz zrobimy sobie takim poziomem może ciemno-niebieskim, chociaż nie, bo tego nie widzicie, to jasno-niebieskim, ok. Jeżeli cena spadnie znowu ceną zamknięcia poniżej niebieskiej strefy, czyli tego dołka, Strategia działa na wszystkich interwałach, od M1 do miesięcznego, pod warunkiem tylko, że macie wystarczającą płynność. Ja ją stosuję na rynkach towarowych, surowcowych, na akcjach, na akcjach tylko na trochę wyższym interwale, typu H4, D1, aczkolwiek ja na akcjach głównie na dziennym inwestuję. Nie, natomiast na rynku walutowym, towarowym, indeksach, to nawet mi się zdarzało na 30-sekundowym wyznaczać, a na wysokich jak najbardziej, to nawet dla mnie jakby podstawowym wykresem, na którym wyznaczam trend, to jest wykres H4. Nie, nawet nie dzienny, tylko H4. Dlatego, że H4 daje mi taką perspektywę najbardziej swingową. Dzienny to jest taki interwał już stosunkowo wysoki. Jakbym chciał inwestować długoterminowo, to wtedy na wykresie dziennym. Ale taki wykres H4 pozwala, że w ciągu tygodnia potrafią być dwa trendy, raz wzrostowy, raz spadkowy. Albo czasami potrwa dłużej, tak? Ale generalnie jakby jest to taki stabilniejszy ruch i, i z tego często korzystam. Ale jakbyście poznali moje metody, handel partyzancki czy handel swingowy, to tam jakby też wielointerwałowość rynku jest bardzo, bardzo istotna. Natomiast, kontynuując ten wątek, tutaj zobaczcie, że w końcu nam się udaje. tak? Cena wybija nam minimum tutaj na 12,590. I w końcu, jak ta świeczka się pojawiła, ta długa, taka z cieniem, ale jednocześnie z ceną zamknięcia poniżej poprzedniego minimum, to uwaga, uwaga. Poziom ostatniego potwierdzonego dołka już nas nie interesuje. Zapominamy o nim. Interesuje nas poziom ostatniego potwierdzonego szczytu. Ostatni potwierdzony szczyt to jest poziom najwyższy poziom między dwoma kolejnymi coraz niższymi bezpośrednio po sobie następującymi dołkami, czyli po prostu pora, tak jakby najwyższy poziom między kolejnymi dołkami. W tym przypadku mamy jeden dołek, drugi dołek, no i najwyższy szczyt jest tutaj. Ważne jest to oczywiście, że ten drugi dołek musi być niżej niż poprzedni. I sytuacja jest banalnie prosta. Jeżeli szukamy sprzedaży, 50% korekty i heja, tak. Natomiast znowu interesuje nas ten dołek jako moment do tego, żeby ten trend nadzorować. Co się dzieje? Rynek, aj, rynek wybił nam ten poziom, w związku z tym szukam najwyższego poziomu między tym dołkiem a nowo utworzonym. I mam go tutaj. I w związku z tym to jest teraz mój ostatni potwierdzony szczyt. Po co mi ten poziom? Po to, abym wiedział kiedy trend spadkowy zostanie załamany. Bo jeżeli cena mi wzrośnie powyżej ostatniego potwierdzonego szczytu, to wtedy, krótko mówiąc, trend spadkowy zostaje załamany. No, ale dobra. Idziemy dalej. Eee, o, mamy bardzo fajny przykład, bo chciałem do tego dojść. I, I teraz mamy super przykład. Mamy, zobaczcie, mamy taką świeczkę, nie? Jeszcze raz, idziemy F12, teraz sobie klikam. Mamy, no nie widać żadnej korekty, cały czas rynek spada, 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 ok, ale w końcu się pojawia popytowa świeca i mówimy: Oho, to chyba korekta się robi. No i właśnie, mamy kolejną świeczkę już poniżej nowego dołka. Czy to była korekta, czy to nie była korekta? Ja mam w, takim, w tej swojej metodzie wyznaczania trendu dwie zasady. Jedna z nich musi być spełniona, aby można było powiedzieć, że coś było korektą. Pierwsza zasada mówi o liczbie świec, która tworzy jakby tę korektę, i mówimy o liczbie świec w danym interwale czasowym, na którym wyznaczamy trend. Bo pamiętajcie, trend jest cechą danego interwału czasowego. W związku z tym interesuje mnie w ramach analizy trendu tylko ten jeden konkretny trend, jeden konkretny interwał. Jak wejdę sobie na interwał niżej, to muszę na nowo wyznaczyć trend. Oczywiście one się mogą ze sobą pokrywać, ale co do zasady należy je traktować rozłącznie. I teraz czy to była wystarczająca korekta? Nie, dlatego że u mnie w moich metodach ta liczba świec musi być minimum 3, czyli minimum 3 świece muszą tworzyć mi korekty. I teraz y, to jest też ważne, żeby dobrze liczyć te świece. Jak sobie popatrzymy na y, te dwie, te dwie świeczki, tutaj akurat one mają minima na bardzo zbliżonym poziomie cenowym, ale zaczynam liczyć świecę, czyli świeca ma numer 1 wtedy, kiedy tworzy minimum. Czyli załóżmy, bo nie chce mi się sprawdzać do tam punkta, tak, która ma niższe minimum, ale dajmy na to, ta czerwona ma minimum niżej niż ta zielona, więc czerwona jest świecą numer 1. Druga świeca, skoro minimum ma wyżej niż poprzednie, to znaczy, że jest świecą numer 2. Ale ta trzecia powinna mieć też minimum powyżej pierwszej świecy. Nie po, jakby interesuje nas tylko ta pierwsza, jako ten wyznacznik. Ale że ta świeca miała minimum niżej, to znaczy, że krótko mówiąc, ta korekta była za krótka. Tak Miała tylko dwie świece, a nie trzy. Będziemy mieli kolejne przykłady, więc to będzie łatwiej to wytłumaczyć może jakby na kolejnych przykładach. Drugą zasadą, która może też powiedzieć, że była korekta, to jest 30% zniesienia impulsu. Impuls mierzymy od ostatniego potwierdzonego szczytu do minimum, czyli bierzemy Fibonacciego, mierzymy sobie do minimum. Możemy w ustawieniach Fibonacciego wziąć 30%, bo nas interesuje 30%. Tak, i te aha, chyba nie zmieniłem nie zmieniłem wartości. I tutaj mamy te 30%. Jeżeli nawet jedna świeca zrobiłaby korektę wystarczająco dużą, czyli do 30% całego impulsu, to już można by było powiedzieć, że to jest korekta, i to, jeżeli cena spadnie niżej, to to będzie ostatni potwierdzony szczyt. Pewnie taki przykład nam się zdarzy, więc idziemy dalej. Rynek spada, znowu robi się świeczka, i zauważcie, że mamy pierwszą świecę, jeżeli liczymy do korekt. Drugą świecę, i teraz pytanie, co się stanie dalej. A kolejna świeca, co robi? Wybija minimum. Ledwo, ledwo, ale cena zamknięcia znajduje się poniżej minimum. Więc to wszystko z punktu widzenia metody szczyty, i dna, którą ja promuję, nie jest korektą. Kolejna świecza, mamy zobaczcie. Pierwsza świeca, druga świeca, i trzecia świeca znowu wybija. Dalej nie mamy korekty. Dalej nie możemy przesunąć ostatniego potwierdzonego szczytu. On cały czas znajduje się w tym miejscu. Więc idziemy kolejną świecą. Pogłębienie tego spadku. Pogłębienie tego spadku. Pierwsza świeca, druga świeca, bo zobaczcie, że mamy pierwszą świecę bardzo głęboki spadek, druga świeca i trzecia świeca. Mamy korektę. Czy coś, coś nam to daje? Na ten moment jeszcze nic. Dlatego, że abyśmy mogli przesunąć ostatni potwierdzony dołek, szczyt wyż, niżej, to ten cień musi być wybity. Czyli minimum musi być wybity. Na ten moment, zobaczcie, o, tu się to zdarzyło. Tu. Czyli teraz dopiero, kiedy cena. Tu, na tej świecy, cena wybija nam minimum, czyli tą, tą niebieską kreskę, więc przesuwamy ostatni potwierdzony szczyt. Tutaj, na poziom 12,400. Dopóki jesteśmy poniżej, trwamy w trendzie spadkowym. I teraz czekamy, czy się pojawi kolejna korekta, żeby można było przesunąć. Uwaga, mamy minimum, więc mamy świecę numer 1, świeca numer 2, świeca numer 3. Więc tutaj nam się stworzyła korekta. Jeżeli wybijemy to minimum, to będziemy mogli przesunąć na maksymalny poziom między tym dołkiem. A nowo utworzonym. Co się dzieje, cena wybija, więc możemy przesunąć ostatnie potwierdzony szczyt. I teraz w takich momentach, jak tutaj, gdzie nie wiemy tak naprawdę, czy najpierw cena spadła, co się później wydarzyło, warto sobie zejść na niższy interwał czasowy, żeby to dobrze określić. Stawić sobie można linię pionową, wejść sobie na interwał niżej na M15, znaleźć linię pionową. Tak, ona się znajduje tutaj. No i widać, że rynek, że rynek, zobaczcie, na tej świeczce spadł, zrobił ten szczyt, i dopiero zaczął spadać dalej. Czyli nasz ostatni potwierdzony szczyt powinien być tutaj. I wracamy sobie na nasz interwał, który nas interesuje, czyli wykres M30. Mamy tak ustawione te poziomy. Tutaj mamy znowu możliwość wyznaczania, jakby korekty, więc sobie przesuwamy ten niebieski poziom. A poziom ostatniego potwierdzonego szczytu jest tutaj. I co się dzieje? Rynek broni. O, i tu mamy załamanie trendu. O, dokładnie w tym momencie załamanie trendu spadkowego. Od tego momentu moje myślenie nastawione jest na wzrosty. I teraz tak, ponieważ tutaj rynek nam wybił ostatni potwierdzony szczyt. Ale jednocześnie po drodze zrobił jakąś korektę, to jest przy okazji szansa na to, żeby coś wyjaśnić. To, co się znajduje między dołkiem a ostatnim potwierdzonym szczytem, z punktu widzenia trendu nas w ogóle nie interesuje. Tam się może dziać wszystko: wzrosty, spadki, zatrzymanie, odwrócenie, cokolwiek tam może być. Nas to nie interesuje. Mogą być szpilki, świece szpulki z małym korpusem, cieniami od bandy do bandy. Nas to nie interesuje. Natomiast kiedy już cena wybije nam ten poziom ostatniego potwierdzonego szczytu, to tak naprawdę interesuje nas tylko i wyłącznie ten dołek, dlatego że wybicie tego dołka będzie oznaczało powrót do trendu spadkowego, oraz interesuje nas przedostatni dołek, dlatego że jeżeli chcielibyśmy kupować, to w tym miejscu należałoby to próbować zrobić zgodnie z metodą. Tak? Nie każdą okazję zawsze wykorzystujemy, ale, ale generalnie. Tak to wygląda. Więc jeżeli ktoś by chciał korzystać bezpośrednio z tej metody, to tutaj można by było transakcję kupna przeprowadzać, stop loss poniżej dołka. Tutaj widać, że rynek zrobił coś takiego, nazwijmy to niefajnego, tak? bo rynek zaatakował ten poziom, on go obronił w tym rejonie, ale jednak już stop loss by poszedł, jeżeli byłby wbity warkusz. I to jest moment, który można powiedzieć, że to jest okres jakiejś konsolidacji. Do konsolidacji sobie za kilka dojdziemy. Jeszcze chciałbym przejść, przejść dalej, ale widać, że tutaj rynkowi. O, później się jeszcze rozwinął trend spadkowy, ale tutaj widać, że rynek bronił, bo właśnie zauważył ten, jakby próbę odwrócenia trendu. Natomiast kiedy rynek wybije nam ten dołek, a to się zdarzyło tutaj. Tak, na tej świecy, bo ten dołek został wybity dopiero tutaj. Zasada jest ta sama. Bierzemy najwyższy punkt między dwoma kolejnymi, coraz niższymi szczyt dołkami, więc mamy ten dołek. Ten dołek, w związku z tym ostatni potwierdzony szczyt ląduje. No, zaznacz się, ląduje tutaj. No i krótko mówiąc, zabawa zaczyna się dalej. Oczywiście cały czas mówimy tylko o wyznaczaniu trendu. Natomiast kluczowe jest to aby w tym jeszcze później się umieć odnaleźć, jeżeli chodzi o handel. Więc pomału już będziemy kończyć tę, tę rzecz, chyba, że ktoś ma do was do mnie pytanie z tym tematem, więc zadajcie je teraz, ja jeszcze poprowadzę kilka niżej, żebyśmy mogli to wszystko wyjaśnić. Jeżeli macie pytania do tego sposobu wyznaczania trendu, to dajcie znać na czacie, abym wiedział, żeby zaadresować jakiś problem. Tutaj idziemy dalej, tak, zobaczcie, że mamy pierwszą świecę, drugą świecę, ale trzecia świeca już spada... Poniżej, więc to nie była wystarczająca korekta. Idziemy dalej. Pierwsza, druga, trzecia świeca, więc już możemy mówić o korekcie. Rynek wybija. W związku z tym, tutaj mieliśmy lokalny dołek. Ach, przesuwam sobie. Tutaj mieliśmy lokalny dołek. Rynek to wybił. W związku z tym, ostatni potwierdzony, e, ostatni potwierdzony szczyt ląduje na tym cieniu. Najwyższy punkt między dwoma kolejnymi poziomami. Rynek wybił, zrobił znowu korektę. Po wybiciu znowu ostatnio potwierdzony szczyt ląduje wyżej. Znowu wybicie, tak? Więc tutaj na razie kontynuujemy ten ruch. I zobaczmy, mamy pierwszą świeczkę, drugą, trzecią, więc już możemy powiedzieć, że jakby rynek wybił niżej, to będziemy mieli kolejną korektę i patrzymy, co się dzieje. Czy rynek to wybije, czy odwróci nam ten. O, wybił. Czyli mamy znowu możliwość przesunięcia ostatniego potwierdzonego szczytu. Filmy, jak dobrze kojarzę, są wrzucane następnego dnia, a maksymalnie dwa dni później na YouTube. Znowu możemy powiedzieć: mamy pierwszą świeczkę i nowe wybicie, więc tutaj korekty nie było. Pierwsza świeczka, druga, trzecia. Więc, jak rynek wybije nam dołek, to znowu możemy przesunąć poziom. O i tu się to wydarzyło, więc ostatnie potwierdzony szczyt ląduje wyżej. I w ten sposób zobaczcie, jak blisko jesteście trendu, przeważnie się tak udaje, cały czas jesteśmy bardzo blisko tej ceny bieżącej, w bardzo prosty, systematyczny sposób możemy nadzorować pozycję, albo szukać wejścia. Bo jeżeli wiem, że tutaj mam e, poprzedni dołek, tu mam ostatni potwierdzony szczyt, to kiedy rynek robi korektę i dochodzi do poprzedniego dołka, albo robi 50% tej korekty, to możemy próbować wchodzić. Tak? Tutaj znowu była wystarczająco korekta, żeby przesunąć ostatni potwierdzony, e, ostatni potwierdzony szczyt, więc go przesuwamy tutaj. Znowu rynek robił korektę, tak? Więc czekamy, czy wybije górę, czy dół. Oho, i tutaj się zrobiła jakaś większa korekta. Zobaczcie, że rynek naruszył nam poziom. Ok. I to jest rzecz, o której chciałem powiedzieć przy okazji konsolidacji, jak rozpoznać, kiedy przechodzimy w okres konsolidacji, a kiedy odwracamy trend, plus jak z tego skorzystać. Ja mam takie podejście, że jakby upfrontem bardzo trudno pokazać, że coś było, będzie konsolidacją, czy też nie. Można tylko przypuszczać. Po pierwsze, jeżeli weźmiemy sobie intradayowy wykres, czyli weźmiemy wykres na przykład M1, M5, to rynki mają tendencję do tego, że wypełniają pewną dzienną zmienność. Czyli zazwyczaj możemy sobie wrzucić wskaźnik ATR, czyli tutaj sobie weźmiemy Average True Range, może być z okresu 9 -okresowego. W tym przypadku to będzie okres 30-minutowy, tak? Ale mnie interesuje tak naprawdę zmienność na wykresie dziennym. I zmienność na wykresie dziennym tutaj wynosi 390 punktów. Jeżeli wiem, że zmienność dzienna wynosi około te 390 punktów a i jednocześnie rynek zrobił taką zmienność już tego dnia, a najlepiej jak już zrobi dwukrotność takiej zmienności, to ja już przestaję oczekiwać kontynuacji trendu, zaczynam oczekiwać konsolidacji. No bo rynek już wypełnił, co miał zrobić. Albo odwrócenie trendu, albo konsolidacja, i czekam na sygnały ku temu. Natomiast, jakby z czystej ceny, którą tutaj mówimy, to wtedy można stosować na każdym interwale czasowym, właśnie moment, w którym rynek załamuje, albo inaczej próbuje załamać nam trend. To jest może lepsze określenie, bo zobaczcie, że jak tutaj popatrzymy sobie na ten układ, to zobaczcie, że rynek, mamy ten ostatni potwierdzony szczyt, rynek go próbuje wybić, to jest akurat miał być interwał M30. Rynek próbuje go wybić. O, przepraszam, mi się na. No, w nosie mnie zakręciło. E, już wracam. E, więc generalnie próbował wybić ten poziom, ale mu się to nie udało. Albo udało mu się taką ledwo ledwo świeczką, tak? I dlatego w tym momencie ja zaczynam, okej, okay, dobra, trend spadkowy już raczej się skończył, ale ten, ten ruch tutaj, ta struktura w środku, nie wygląda, jakby to miał być impuls. Jaka jest różnica między impulsem a konsolidacją, albo inaczej, rynkiem trendowym a konsolidacją? Rynek trendowy przeważnie robi coś takiego, że ma ruch, zatrzymanie, ruch. Kiedy mamy w jedną stronę dynamikę i w drugą stronę dynamikę, to znaczy, że coś tu jest nie tak, że ten rynek obiera trochę inną strukturę konsolidacyjną. Tutaj też była bardzo krótkoterminowa konsolidacja. Ktoś by powiedział przerwa w trendzie, tak, ale która była konsolidacją. I teraz patrząc na to z tej perspektywy, tutaj również, zobaczcie, że mamy dotarcie jakiegoś wsparcia, rynek odbija i od razu koryguje bardzo silnie, ale już broni, nie chce spadać niżej. I z takiego day daytradingowego punktu widzenia, oho, to można spróbować na jakieś tam spekulacyjne, lekkie korekciny złapać do poprzedniego, dołu, czy poprzedniego szczytu i czekamy. Natomiast z drugiej strony, kiedy rynek dochodzi do szczytu, można patrzeć na to z perspektywy trendu, że no skoro jesteśmy jeszcze w trendzie spadkowym, no to ten poziom będzie broniony. I zazwyczaj tak jest, że ten pierwszy atak na ostatni potwierdzony szczyt w przypadku, kiedy rynek przechodzi w okres jakiegoś takiego przestoju konsolidacji jest nieudany. Rynkowi brakuje siły. Kiedy natomiast no ma nastąpić odwrócenie tego trendu, to zauważcie jak to było u góry zrobione. U góry, jak rynek dotarł do ostatniego potwierdzonego dołka, od razu go wybił praktycznie i później już to zostało potwierdzone. Natomiast tutaj to podejście to jest taki retest, taka próba, może się uda, może się nie uda. Więc to jest taka różnica w tym, jak się cena zachowuje. I później, kiedy ja już dostrzegę to, że rynek nie ma siły, żeby przebić tę ten, ten, ten konsolidację, to dla mnie. Hmm, dla mnie, jakby rynek zachowuje, czy ja, ja szukam jakby w tym momencie po przebiciu longa, tak? To, to Wam powiedziałem i tego nie zmieniam. Czyli w tym rejonie, jak rynek to wybił, to w, tutaj na przedostatnim dołku, czyli w, w rejonie, by musiało być to w okolicach 11:540, szukam okazji do longa. Ja to szukam zawsze na niższym interwale czasowym jeszcze, więc to nie jest tak, że w ślepo wchodzę, ale, ale jednak w tym rejonie szukam. Nawet jakbym tutaj kupił, to stop loss były poniżej dołka, więc dalej bym się w tej cenie utrzymał. Ale ważne jest to w tej metodzie, albo w moim tradingu, bo to jest metoda wyznaczania trendu, ale jak już to wykorzystuję w tradingu, to bardzo ważne dla mnie jest to, aby zrealizować część zysku na poprzednim szczycie. Właśnie na wypadek, jakby to była tylko konsolidacja. Czyli jakbym tutaj kupił stop loss poniżej dołka, pierwszy cel, połowa zysków, albo jedna trzecia zysków w zależności od tego, jak dobrze chwycę ten dołek, realizowana jest na poprzednim szczycie. Jak rynek nie potrafi tego ruszyć, nie potrafi tego wybić, tylko zaczyna się konsolidować, to albo zamykam całość, albo daję mu czas, ale jak zamykam całość i widzę potencjał konsolidacji, to można spokojnie pra pracować nad tym, żeby wejść na niższy interwał i łapać swingi od bandy do bandy tak długo, póki rynek po prostu w tych zakresach jest. Tak? A tutaj był dość długo, bo były co? Były raz, dwa no tutaj może nieudana, tak, ale raz, dwa próba na dole, raz, dwa, trzy, może nawet cztery próby na szczycie. Natomiast dlaczego tutaj kupowałem? Nie mamy czasu, aby omówić wszystko, a poza tym no, nie mamy czasu dlatego, że warsztaty handel partyzancki to trwają 10 godzin, to jest sama edukacja, tak, same materiały edukacyjne, do tego jeszcze jest PDF z 70 stronami i generalnie później jeszcze 20 godzin live tradingu. Ale generalnie staram się, jakby kluczowe jest dla mnie to, w których momentach co się dzieje. I mamy godziny różne na rynku: godziny otwarcia sesji europejskiej, godziny przejściowe między sesją europejską i amerykańską. Jednocześnie mamy też godziny takiej flauty w nocy lub w ciągu dnia, jak 12 godzina na przykład. I to są momenty, w których na rynku różne rzeczy, konkretne rzeczy się dzieją. I właśnie godziny poranne to są godziny, w których zazwyczaj dzieje się ruch fałszywy. Nie jest to reguła stuprocentowa, więc to nie jest tak, że w ślepo to można robić. Ale jeżeli mamy jakiś okres konsolidacji, tak jak tutaj, i to się dzieje rano przed godziną dziewiątą, nawet jeszcze do godziny 9.30 w skrajnych wypadkach takie coś się może wydarzyć, ale to jest rzadkie. Raczej przeważnie przy PMA, jak są publikowane z Europy. Natomiast jak nie mamy takich danych, rynek jest, nazwijmy to normalny, pojawia się godzina dziewiąta... Czy przepraszam, siódma, ósma, zaczyna rynek się obsuwać, tak jak tu, bo to się wydarzyło to o godzinie 6.30, przepraszam, bo to jest przesunięty czas o godzinę. Więc tutaj o godzinie, zobaczcie, ósmej rano był dołek, czyli od 6.30 rynek mocno spadał. To dla mnie, jakby te momenty na dołkach są takimi momentami, że na dołkach, nie wiem, czy to jest dołek, ale próbuję go złapać na niższych interwałach, pod nieodwrócenie trendu. To nie wiem, czy się wydarzy, czy nie, ale pod takie właśnie podbicie do oporu i to już prędzej. A jak rynek da, no to wtedy więcej. I teraz zobaczcie, tu się wydarzyło coś takiego, co ostatecznie okazało się, że było fałszywym wybiciem. Oczywiście my nie znamy tego, nie wiemy, czy coś będzie fałszywym wybiciem, czy też nie zawczasu. Możemy tylko to próbować wykorzystać. Ale to tylko spowodowało, że nasz okres konsolidacji się wydłużył i z jednym takim, nazwijmy to, wybiciem, które też dało się wykorzystywać. Natomiast zobaczcie, jak teraz połączymy sobie jedną bardzo fajną rzecz. Mamy ostatni potwierdzony szczyt, ponieważ dołek został wybity. No to musimy przesunąć ostatni potwierdzony szczyt wyżej. Ale w takich konsolidacjach, ostatni potwierdzony szczyt jest tylko informacją trendową. Z punktu widzenia handlu, dużo ważniejsze jest górne ograniczenie konsolidacji. Bo jeżeli mamy okres przestoju bardzo szeroki, to wybicie z tego okresu będzie prawdopodobnie silne. Dlaczego ja mówiłem o tym na początku? Że to jest taki układ, który ja lubię wykorzystywać. Jak sobie spojrzymy na wykres H4, to to jest coś, co ja na niższych interwałach wprawdzie uwielbiam, bo na, wyższe, na, na wykresie H4 zazwyczaj są za duże dla mnie stop lossy przy moim dźwigni, którą lubię wykorzystywać i, i czasie, który lubię spędzać z pozycją, ale jakby układ jest ten sam i to może być, to jest na różnych interwałach tak samo. I tutaj zobaczcie, mamy przestój, Ewidentne wsparcie. Ten poziom 11450 to był taki beton. Rynek próbował raz, drugi, trzeci nie udało się. Udało się zejść, ale zaraz zostało wybronione. Więc co to jest? Co to jest za formacja świecowa? To jest formacja objęcia hossy, pokazująca, że cała podaż, która się wydarzyła, bardzo ważne w objęciu hossy jest to, jak wygląda świeca podażowa i popytowa. Świece japońskie to jest też pewnego rodzaju sztuka, a nie taki. Mechaniczny sposób. Często się robi statystyki świec japońskich. Ja sam robiłem takie statystyki do swojej pracy magisterskiej, gdzie połączyłem to z Fibonacci i generalnie robiłem statystyki takie trochę opatologiczne, bo chciałem sobie zweryfikować, czy to ma rację bytu w ogóle. tak? I robiłem statystyki bazujące na po prostu układzie świec, że ta świeczka ma być większa, mniejsza, jakby cena zamknięcia, otwarcia, ale trudno zautomatyzować taki. Intuicje, to dopiero uczenie maszynowe. Myślę, że dałoby radę to zrobić dobrze. W świecach japońskich ważne jest to, jak one wyglądają. Tutaj mamy dużą świecę, pełną świecę. Przez całą godzinę, nawet przez całe 4 godziny, rynek spadał do samego końca. Później otworzyliśmy się i rynek jeszcze pogłębił ten spadek, ale to wszystko zostało wybronione i wyciągnięte do samego końca zamykając się powyżej początkowej, wcześniejszej ceny otwarcia, czyli ceny otwarcia dnia godziną, 4 godzinowego wykresu wcześniej. I to jest jakby formacja, która mówi o tym, że tu jest coś fajnego. Natomiast dla mnie formacja i tak nie jest sygnałem do kupowania. Dla mnie dopiero dotarcie do tego poziomu tutaj, to jest to optimum, dlatego że rynek testuje wsparcie i na tym wsparciu, którym wcześniej testował, Znowu próbuje. I tam jest dopiero poziom wejścia, nawet nie trzeba się zabezpieczać poniżej dołka, można się zabezpieczać poniżej tego wsparcia, bo rynek nie powinien go wybić. I tutaj później jest szansa już właśnie na takie trendy, oczywiście, kiedy rynek to wybije, bo nie zawsze się to udaje wybić, tak? Ale nawet jak kupicie tutaj, to jest szansa wyjść z tego, jak rynek nie chce iść na plusie, bo na konsolidacji przeważnie dopiero się to okazuje po drugiej stronie. Więc to jest taki układ, który sobie zapamiętajcie, gdzie mamy, mamy możliwość wyznaczenia konsolidacji, z której rynek próbuje w jedną stronę wybić i później idzie w drugą stronę. Niektórzy to nazywają formacją Inside Outside, tak? Bo coś wyszło i wyszło, wróciło. Czy In Out, o In Out, nie Outside, tylko in Out. Natomiast inni powiedzą, że to jest jakaś formacja odwróconej głowy z ramionami. Tutaj bym się sprzeczał, bo to trudno nazwać taką formacją przy tym układzie, jak to wygląda teraz, ale. Generalnie chodzi o pewien sposób widzenia rynku. Jak będziecie czasami, możecie być bombardowani jakąś reklamą przez jakiegoś, ja to nazywam szkoleniowca, ale też chodzi po prostu o, o firmy, które gdzieś próbują żerować na, na niewiedzy ludzi, może tak. Generalnie takie firmy bardzo często wymyślają swoje nazwy. Catchy nazwy takie, które mówią, że no nie wiem, to jak, nie chcę teraz rzucać jakąś nazwą, bo jeszcze przytoczę przez przypadek coś, coś konkretnego, ale jakąś taką nazwę, żeby to było takie, o oh wow, to, to jest coś do zapamiętania. Ma to swój sens, bo łatwo coś przekazać, jakiś układ, później się porozumieć, ale z drugiej strony nazwa nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, co stoi za tym układem. Ja nie, nie wiem, czy to jest mój wymysł, ten układ, czy tylko ktoś wymyślił 100 lat temu. Natomiast ja po prostu wiem, że ja to wykorzystuję i uważam, że jest wartościowy. Natomiast kiedy rynek wybił ostatnio potwierdzony szczyt, no to później oczywiście możemy powiedzieć o tym, że już mamy trend znowu wzrostowy i możemy sobie go prowadzić po prostu prowadzić po prostu dalej. Ten trend wzrostowy był dużo trudniejszy, bo to już były wybory. Czy nie, to jeszcze nie były wybory. Tutaj jeszcze było załamanie tego trendu, później rynek sobie gdzieś tutaj konsolidował, wyszedł. Ale tak naprawdę, nawet jakby to było przetrzymane lub nawet by nas to wybiło, to ostatecznie tak naprawdę sygnały do załamania były tutaj, czyli to jest o godzinie 22 wczoraj przed. Przepraszam, nie. O pierwszej w nocy wczoraj. Więc załamanie tego trendu wzrostowego, no i przejście w taki okres właśnie takiej szarpaniny. Ale czy tego się nie dało przewidzieć? Dało się, bo przecież wiedzieliśmy, że będą wybory, wiedzieliśmy, że coś się będzie działo. Dlatego tak ważne jest w tradingu, żeby mieć kalendarz makroekonomiczny i wiedzieć, co się będzie działo, bo na danych makro, na ważnych wydarzeniach ten rynek jest zmienny i wtedy analiza techniczna zazwyczaj jest wypełniana, ale jednocześnie musimy znać skalę tego, tego problemu, czy też tej, tej danej, która będzie publikowana, i zawczasu się, że tak powiem, do niej przygotować, właśnie analizując, czy warto trzymać pozycję. Czy wejść na wyższy interwał e, i tego typu rzeczy tutaj robić. Więc krótko mówiąc, e, przechodząc jakby do kolejnego etapu, bo wiemy już, jak wyznaczać trend, wiemy, jak go nadzorować. E, mamy dwie metody do tego. I teraz pytanie, na czym więcej zarobimy? Na trendzie bocznym, czy na e, trendzie wzrostowym lub spadkowym, tak, czyli na konsolidacji, czy na trendach, to nie, to, to jest pytanie, które każdy z Was odpowiada w postaci strategii. E, a przed strategią. Musicie sobie określić te kwestie, o których mówiliśmy już sobie w poprzednich spotkaniach, ale takie kwestie jak to, ile masz czasu i ile tego czasu chcesz poświęcić. Tutaj zachęcam do tego, żeby zobaczyć sobie to poprzednie nagranie z spotkania sprzed tygodnia, bo tam właśnie mówiłem konkretnie, jak strategię tutaj tworzyć. I tam poruszałem właśnie temat możliwości oraz celów tego wszystkiego, tak? Bo to powoduje, że tutaj określamy sobie czym dysponujemy, Jako ilością czasu, jako ilością pieniędzy. I tutaj w tych podstawach solidnego handlu z 21... A, to jest z 21, a to tego sprzed tygodnia nie ma. Okej, okay, to muszę tutaj poprosić Jakuba, żeby wrzucił, no bo myślałem, że to jest ten, tak naprawdę nie zwróciłem uwagi, więc zachęcam Was do tego, żebyście zwrócili sobie uwagę na ten webinar sprzed tygodnia. No, okej. Okay. Przepraszam, przepraszam, ja myślałem, że to nie zwróciłem uwagi na datę, tak? a generalnie myślałem, że są trzy spotkania, a nie dwa. Tego sprzed tygodnia nie ma. Ja poproszę Jakuba, żeby wrzucił. W każdym razie ten sprzed tygodnia był właśnie na temat budowania strategii. I to jest istotne o tyle, że musimy wiedzieć, jakie mamy zasoby czasowe i pieniężne. Jeżeli mam dużo czasu, to ja mogę sobie handlować na niskim interwale czasowym, i wtedy konsolidacja jest super okresem. Znam osoby, które potrafią handlować tylko w konsolidacjach, ale nawet nie takich rozbudowanych. Te konsolidacje, które trwają pół godziny, w godzinę, dwie, przed danymi makro, po dotarciu do ważnego poziomu. Rynek potrafi chodzić kilkanaście razy nawet od poziomu do poziomu bez decyzji, co dalej. Nawet teraz mamy taki okres. Zobaczcie, doszliśmy do. To może taka stricte konsolidacja może nie jest, ale doszliśmy do jakiegoś poziomu oporu, zresztą widzieliśmy go z wyższego interwału. to okresowa średnia krocząca widać, że jest trend, ale jest godzina dość późna i zaczynamy stać w miejscu. Ktoś by powiedział nic tu się nie dzieje. No dobra, ale masz 35 punktów w jedną stronę, 29 punktów w drugą stronę, 29 w kolejną stronę i zauważcie to nie jest, jest wybitna y, okazja, to co się dzieje teraz, bo mamy ten taki, no nazwijmy to, nieregularny, tak? Ale nie, nie ma takich ładnych ruchów w jedną, w drugą stronę. Ale te ruchy się dzieją. I są osoby, które potrafią tak siąść przy wykresie, żeby w takim okresie właśnie, kiedy to sobie stoi, po prostu na dolko kupię, poczekam, za chwilę zamknę, sprzedam, i tak 4-5 razy. A i w ciągu pół godziny, w którym nic się nie wydarzyło. Mamy łącznie na przykład 200-400 punktów, w zależności od tego, jakie są zakresy na DAX-ie. Przy bardzo małym ryzyku, bo jeżeli się dopracuje metodę wejścia, czyli analizę świec, reakcji, ruchów, no to wtedy jakby wchodzimy na bardzo wąskim ryzyku, bo wchodzimy w kilkupunktowym ryzyku i łapiemy dziesięciokrotność na przykład tego, tego ryzyka. To jest pewna sztuka, żeby umiejętnie wykorzystywać jakby takie momenty, ale. Pokazuje, że to trzeba mieć dużo czasu, bo trzeba być i trzeba handlować w jedną, w drugą, w jedną, w drugą, w jedną, w drugą, ale po pół godzinie, po godzinie zamykamy komputer i do widzenia. I to się dzieje regularnie. Są regularne godziny, gdzie rynek stoi w miejscu, waha się i możecie sobie to spokojnie wyłapać. Zachęcam Was do tego, do analizy czasu. Analizy czasu rynku, jakby w jakich momentach, co się dzieje. To jest fenomenalne, jak rynek się zachowuje podobnie, jakbyście sobie widzieli, Ja kiedyś zrobiłem takie badanie, zresztą w handlu partyzanckim też akurat takie screeny daje, ale. Bardzo prosta rzecz, weźcie sobie te same godziny, na przykład przedział od północy do północy i nałóżcie na siebie te wykresy. Oczywiście raz będzie rosło, raz będzie spadało, ale takie okresy tych kluczowych godzin, zobaczycie, że dzieją się podobne rzeczy. Albo jest trend, albo jest konsolidacja, albo jest przestój, albo jest jakaś mocniejsze wahania, bo przecież dane makro są publikowane o podobnej godzinie. Giełdy otwierają się po, o tej samej godzinie zawsze. Przepływy bankowe są o tych samych godzinach. Transakcje... Jakbyście wzięli jeszcze skalę tygodniową, później miesięczną i kwartalną, na przykład rozliczenia tygodniowe jakieś transakcji, miesięczne transakcje, kwartalne, yy, chociażby domykanie pozycji, domykanie świec miesięcznych, kwartalnych, tygodniowych, to są rzeczy, które są tak notorycznie regularne, że warto po prostu je znać, bo wtedy jakby wasz arsenał tradingowi się po prostu zdecydowanie rozszerza. Ale to jest jakby jedna droga, tak? Czyli dużo czasu, i wtedy możemy sobie te konsolidacje wykorzystywać. Jest to super owocne. Natomiast ja na przykład w swoim handlu day tradingowym, jak szukam, jak mam trochę czasu, to na przykład, nie szukam konsolidacji. Szukam i lubię czaić się na takie mocniejsze wybicia. Wiem, kiedy są dane makro. Na przykład. Rynek konsoliduje przed danymi makro. Ja się na przykład pozycjonuję na te dane i staram się złapać jakby z niskiego poziomu, na przykład silny impuls, jeżeli mam jakieś przekonanie co do danych. I to jest jakby to, to bardzo często zgodnie z trendem działa. Nie zawsze tak to teraz funkcjonuje, bo ten rynek jest troszeczkę trudniejszy niż był kilka lat temu, ale to wróci do tego, że jak będą istotne dane makro, a nie słowa, nie banki centralne, nie takie rzeczy, tylko faktycznie dane makro, to wtedy często, przy dzieje się coś takiego, że na przykład tu mamy godzinę dziewiątą, dziewiątą tak? czyli otwarcie giełdy, na publikacji danych makro lub minutę przed publikacją rynek spada, po publikacji rośnie i wszyscy o fałszywe wybicie, oszukują na tej giełdzie i w ogóle. No dobra, oszukują, nie oszukują, ale wiemy, że mamy trend wzrostowy, więc jakby taka, taka przecena jest okazją. Co z tego, że są dane makro? Dane makro w większości przypadków Powodują tylko i wyłącznie potwierdzenie techniki, bo czym jest wykres? Wykres jest wypadkową transakcji, która jest zawierana na rynku. I chyba się zgodzicie ze mną, że banki inwestycyjne, podmioty, które zarządzają profesjonalnymi, czy zarządzają miliardami złotych dolarów i innych pieniędzy, mają zasoby ku temu, aby estymować dane makro modelami chociażby. I oczywiście czasami będą pomyłki, czasami nie. Ale to skoro tak jest no to jakby przecież jedna dana nie zmienia nic. Estymujemy, że będą lepsze dane, więc kupujemy, zmieniamy trend. I ten trend trwa, a dane makro same w sobie są powodem do zmienności, którą można wykorzystać. Tylko trzeba znać trend. I wtedy na takiej, yy, takiej publikacji danych makro można poczekać na jej publikację, korekci na 10, 15, 20 pipsów na etku, 50 punktów na DAXie, cokolwiek, i jesteśmy w stanie złapać bardzo fajny dołeczek i później dalej kontynuować ruch wzrostowy. Na przykład. Bo oczywiście to nie jest też tak, że to zawsze działa, tak? Ale, ale generalnie jakby takie podejście jest, jest racjonalne. Yy, I to, to jest też rzecz, która, która jest, jest, jest prosta, że tak powiem, yy, do wykorzystania w momencie, w którym wiemy, jaki jest trend i wiemy, czego się spodziewać. Ale też trzeba pamiętać, kiedy są dane makro. Yy, natomiast jak ma się dużo czasu, to inwestowanie w konsolidacji. Yy, to jest ten jakby utożsamiany z najgorszym czasem, czy w sensie jak się ma mało czasu, to inwestowanie w konsolidacji jest utożsamiane z najgorszym okresem, bo się nie da nic zrobić. No nie da się kupić i zapomnieć, tak? Tylko trzeba czekać, aż wybiją z tej konsolidacji. Ale też to można zrobić racjonalnie, bo na przykład wybicia z konsolidacji w swoim znowu handlu swingowym, ja to określam na konsolidacje wąskie. To, co tutaj widzieliście, tutaj na dole, to jest konsolidacja wąska. Jak popatrzymy na ekran, to widać, że jakby długość trwania tej konsolidacji w porównaniu do jej wysokości nie jest, jest ok, tak? Czy ta wysokość nie jest zbyt wysoka, nie jest zbyt duża. I to jest wąska konsolidacja. Ale czasami zdarzają się konsolidacje bardzo szerokie. I przeważnie one są krótsze wtedy, tak? Czasowo. Próbuję jakąś taką zlokalizować na szybko. No, szeroka konsolidacja na pewno to było to. Bardzo szeroka konsolidacja, i też jej czas trwania nie jest wybitny. Ona jest na wykresie dziennym, jest ten ruch tutaj się wydaje być duży, ale względem samej konsolidacji on nie jest wybitny w porównaniu na przykład do tej, o której pokazywaliśmy przed chwilą. I na wąskich konsolidacjach uważam, że handel na wybicia jest super, bo z bardzo małym ryzykiem można tutaj fajnie zahandlować, zwłaszcza jak rynek już wcześniej próbował wybić, ale mu się to nie udało. Czyli zrobił to fałszywe wybicie, o którym tutaj sobie powiedzieliśmy. Po czymś takim, śmiało zlecenie oczekujące na wybicie ze stop poniżej dolnego ograniczenia konsolidacji. Albo nawet, i tutaj się przydadzą średnie kroczące. Zobaczcie, kiedy rynek wybija nam z konsolidacji, zabezpieczamy się poniżej średnich i prowadzimy po średniej. Super sprawa, naprawdę, jakby rynek w ten sposób, też musi być oczywiście odpowiednie ułożenie średnich, tak jak tutaj, że rynek z tych średnich wybija. Bo, kiedy faktycznie mamy poprawne wybicie z konsolidacji, to zazwyczaj rynek wraca, robi korektę, ale zatrzymuje się tą korektą na średnich kroczących. I wtedy jakby tu macie potwierdzenie, że to jest wybicie z konsolidacji, które można potrzymać dłużej, które da rację, ma, ma rację bytu i daje szansę na to, żeby na tym zarobić. Więc to nie jest tak, że konsolidacja jest okresem straconym. Konsolidacja jest wtedy informacją. Ale właśnie w zależności od tego, ile czasu mamy. Do tego, żeby wykorzystywać ten handel, czy być na, na, na rynku, to albo wykorzystujemy konsolidację jako narzędzie analityczne, albo wykorzystujemy konsolidację jako okres do tego, żeby handlować. Zatem odwracając trochę pytanie, tak, bo tutaj zadałem je na początku w postaci takiej, czy na czym więcej się zarobi? Na konsolidacji czy na, na trendzie? To generalnie właśnie podstawową rzeczą jest to, że tak jakby. To nie od tego zależy, czy to jest trend, czy to jest konsolidacja. To zależy od tego, jakie narzędzia wykorzystujesz oraz na co liczysz, ile masz czasu. Średnie, tak jak mówiłem na początku naszego spotkania, to jest 21 oraz 55 okresowa wykładnicza średnia krocząca, to są te dwie krótsze, a ta niebieska to jest 100 okresowa średnia prosta, średnia krocząca. I tak już konkludując i kończąc to nasze dzisiejsze spotkanie, pierwszym Oznaką przejścia okresu trendowego na konsolidację jest nieudana próba, lub bardzo mała, małe wybicie ostatniego potwierdzonego szczytu, czy dołka, czyli jakby moment, w którym rynek nie chce, nie chce spadać i nie chce rosnąć, tak? Czyli takie coś jak tu. Próba nieudana. To jest oznaka, że coś tutaj nie gra, że prawdopodobnie będzie konsolidacja. Drugą oznaką konsolidacji jest wypłaszczenie się średnich kroczących. Czasami ta średnia krótkoterminowa już podejdzie do trochę wyższej, a czasami po prostu będzie płaska, tak? Czyli tutaj już będzie jakaś taka informacja. No i ten okres wtedy można próbować wykorzystać na dole i na górze. Natomiast ja zawsze robię to i tak z niższego interwału czasowego i taką wielowymiarową analizę zawsze warto sobie robić, ale to już by było kolejne spotkanie. Może na, na tutaj z milem się uda zorganizować kolejną taką serię. Na razie to jest ostatnie spotkanie z, tej takiego, z takiego cyklu czterech spotkań, za które Wam serdecznie dziękuję, bo mam wrażenie, że część z Was była na wszystkich, za co bardzo serdecznie dziękuję. A jeżeli macie jakiekolwiek pytanie, to śmiało zadajcie. Zadajcie je teraz na czacie, ja chętnie odpowiem. Też pamiętajcie, że zawsze można mnie znaleźć w Inwestio. Zawsze w niedzielę o godzinie 21:50 takie webinary analityczne robimy w Inwestio. Czy ja robię dokładnie, gdzie analizuję to, czego się spodziewam w nadchodzącym tygodniu i dzięki temu jakby macie ogląd do moich wykresów. Jeżeli chodzi o średnie, jakie średnie dobieram do, do instrumentów, to tutaj. Ja szczerze mówiąc, koryguję ewentualnie średnie do tego, jak dynamiczny jest ruch, bo instrument sam w sobie, moim zdaniem, nie ma aż takiej charakterystyki, żeby dobierać do niego średnie. Bardziej ruch, który chcę wykorzystać, może taki być. Czyli bardziej dynamiczny ruch to krótkoterminowa średnia, bardziej systematyczny ruch to taka długo, bardziej długoterminowa średnia. Natomiast wiem, że są osoby, które lubią specjalizować średnie do, do instrumentu i wierzą, że jakaś tam jedna średnia działa lepiej czy gorzej. Natomiast no, to już jest kwestia badań. Ja tego nie robię. Ja, ja traktuję średnio bardzo pomocniczo, więc dla mnie nie ma znaczenia, czy tam świeczka wybije trochę tą średnią, czy też nie, bo dla mnie to jest jakby tylko wskaźnik taki pomocniczy. Większe znaczenie ma, ma zawsze cena, jakby zachowanie tej ceny. To jest dla mnie kluczowe, a średnie traktuję jako pewnego rodzaju pomoc. Okej, okay, jak jest, jeszcze macie jakieś pytania, to śmiało. Pamiętajcie, że, że te nagrania na YouTubie tutaj TikMila są. Ja poproszę Jakuba, żeby wrócił też ten poprzednie spotkanie. No i myślę, że że się uda. E w niedzielę o 21.50 dokładnie. Natomiast jeżeli chodzi o wykorzystanie wolumenu, no na rynku walutowym wolumenu jako takiego nie ma, tak? Możemy ewentualnie z kontraktów terminowych albo z lmax gdzieś próbować złapać. Natomiast no to jest jakiś ułamek, ułamek, tak? Jeżeli chodzi o indeksy, to tutaj jak najbardziej, akcje jak najbardziej. Uważam, że tam, gdzie wolumen ma rzeczywistą wartość, czyli jest reprezentacją wiarygodną tego jak przepływał pieniądz, to wtedy wolumen jest super informacją, potrafi potwierdzać lub negować pewne ruchy. Tak VSA jako metoda analizy jest też metodą, która pozwala na filtrację sygnałów, natomiast wszystko sprowadza się i tak do analizy ceny, tyle tylko, że wolumen wtedy jest pewnego rodzaju filtrem. Natomiast ja na przykład na rynku akcyjnym, gdzieś tam w Skłaberze też o tym często mówię, tak? bo wolumen jest Wolumen jest jakby drugim okiem. Mamy jedno oko w postaci ceny, a drugie oko w postaci wolumenu. Jeżeli nie mamy tego wolumenu rzeczywistego, no to zawsze poruszamy się tylko z jednym okiem. Da się to robić efektywnie, no ale jest to trudniejsze, krótko mówiąc. Okej. Okay. Dziękuję serdecznie za uwagę, za te całe cztery spotkania z naszego cyklu podstawy solidnego handlu. Życzę Wam wszystkim bardzo dużo zarobionych pipsów i zapraszam oczywiście do kontaktu, jakbyście mieli jakiekolwiek pytania, czy też dodatkowe kwestie chcieli poruszyć. I serdecznie dziękuję także tutaj Tickmill za zaproszenie mnie do tego cyklu. Bardzo miło by było gościć. Mam nadzieję, że się uda jeszcze w przyszłości zrobić kolejny taki cykl, jak czas pozwoli, bo niestety ten czas jest teraz coraz, coraz bardziej ciasny. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się zdrowo. Pozdrawiam.